Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj już 6. odcinek Keto Q&A. Przypominam, że w opisie tego filmu macie wszystkie pytania i z minutami, więc sobie możecie kliknąć w dane pytanie. A my dzisiaj sobie odpowiemy na kolejne. Zachęcam Was do zadawania następnych w komentarzach. No i zaczynamy. Na wstępie Wam tylko powiem, że Pan awokado się troszkę obraził, więc będziemy musieli zmienić kadr do następnego odcinka, no ale może jakoś da radę. Dobrze. Czy mogę na adaptacji i później nie liczyć białka i tłuszczu, tylko jeść intuicyjnie wartościowe rzeczy, do tego zielone warzywa? Chyba w końcu wejdę w ketozę, bo ograniczenie węglowodanów to wymusi. Czy przemawia przeciwko temu, żeby raz zjeść więcej tłuszczu, innym razem białka? Co przeciwko temu przemawia? Bardzo proszę odpowiedź, to szczególnie na początku liczenie wszystkiego totalnie zniechęca. Dziękuję za Pani pracę i dzielę się z wiedzą. Bardzo proszę. Ogólnie tak, uważam, że intuicyjne jedzenie jest bardzo dobre, a uwiązanie się od jakiegokolwiek kalkulatora i ciągłe liczenie makro wcale na dłuższą metę nie jest dobrym pomysłem. I ja też mówię nieraz o tym i w ketostarcie, czyli kursie o adaptacji, mówię właśnie o tym, że sam low carb pozwoli nam jakby powoli wejść w stan ketozy, zazwyczaj. Natomiast jeżeli mamy jakieś duże problemy z gospodarką cukrową, insulinooporność, cukrzyca, no to może jakby to nam hamować ten proces, jeżeli nie będziemy mieć wszystkiego pod kontrolą i rzeczywiście nie zejdziemy poniżej tych 30, a czasem nawet 20 gramów węglowodanów netto na dzień. Natomiast możesz spokojnie wypróbować taką opcję, takiego intuicyjnego jedzenia, wiedząc, w czym właśnie są węglowodany, jak bilansować te posiłki, czy na przykład stosując metodę 4 porcji tłuszczu na posiłek, o której właśnie też mówię w kursie. Także to wszystko sprawia, że rzeczywiście w tą ketozę wchodzimy. Zresztą my, ciała ketonowe już w naszym organizmie powinny zacząć się wytwarzać po 10-12 godzinach postu, więc nawet postu nocnego, jeżeli rzeczywiście właśnie ta elastyczność metaboliczna u nas jest. Także tak, a takie jedzenie intuicyjne jest dobre, natomiast jeżeli po prostu ktoś będzie się na tym źle czuł, a chce szybciej wejść w ketozę, czyli przestać odczuwać jakieś napady głodu, jeżeli są, przestać odczuwać jakąś ogromną chęć na słodycze, bo mu jest wtedy trudno jakby wytrwać na diecie, czy ma jakieś inne problemy, które jakby przemawiają za tym, żeby w tą ketozę wejść szybciej, no to wtedy rzeczywiście takie ograniczenie i pilnowanie niskich węglowodanów będzie według mnie korzystniejsze. Kolejne pytanie. Czy palenie e-papierosów wyrzuca z keto? Niektóre są dosładzane, głównie te amerykańskie. I tu znowu koleżanka chyba odpowiedziała, że sama e-palę od kilku lat i nigdy mnie to nie wyrzuciło z ketozy. Ja nie jestem specjalistką w tym temacie, bo nie palę ani papierosów, ani e-papierosów. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście to nie powinno wyrzucać z keto. Sprawdziłam i mniej więcej 1 ml tego płynu do e-papierosów to jest jakieś 5 kilokalorii, ale jest to głównie gliceryna i czasem jest dodawana ta nikotyna, więc no tutaj nie ma raczej węglowodanów i nie powinno nas to z ketozy wyrzucać. Natomiast te papierosy, z tego co wiemy, mogą mieć słodki smak. I tutaj mi osobiście zapala się lampka, bo słodki smak no może powodować zachciankę na podjadanie, na słodycze i tak dalej, bo jakby sam słodki smak w naszym mózgu no wywołuje takie samo działanie jak mniej więcej, jak po prostu spożycie cukru, więc na to bym uważała. No i oczywiście pomijam te wszystkie niekorzyści zdrowotne płynące z palenia, ale odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że samo palenie e-papierosów z keto Cię nie wyrzuci, ale jak masz wątpliwości, no to zmierz sobie glukozę, zmierz sobie ciała ketonowe i wtedy też już będziesz miała po prostu swoje wyniki aktualne. Dobrze, kolejne pytanie. Co myślisz o oknach żywieniowych podczas karmienia piersią oraz bycia na ketozie podczas karmienia? Uważam, że okna żywieniowe to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli czujesz, że nie jesteś w stanie stosować okien, to ich nie stosuj. Natomiast jeżeli jakby jest Ci z tym ok, że stosujesz okno, no to moim zdaniem jest to w porządku. Ale mówię tutaj o oknach 12,
14 może godzinnych, a nie na takiej zasadzie, że tylko przez 6 godzin w ciągu dnia jemy, bo to raczej nie będzie dobre i też zazwyczaj starałabym się jednak rano dostarczyć sobie pokarmu, więc no też organizm powinien dać Ci znać, ale na pewno trzeba uważać, żeby po prostu to karmienie, ta laktacja nam się nie zatrzymała. I właśnie, keto podczas karmienia, no jeżeli wcześniej już byłaś w ketozie, czy na jakimś niskowęglowodanowym żywieniu, to uważam, że tak, tylko znowu, jest to ryzyko zatrzymania laktacji, więc na pewno trzeba się obserwować i też nie stosować takiego makroadaptacyjnego, czyli nie ma tutaj mowy o 20 czy 30 gramach węglowodanów, a raczej o 50 gramach na dzień. Także o tym pamiętajmy, no ale jeżeli się dobrze czujesz, wszystko jest ok, masz pokarm i chcesz być na takim żywieniu ketogenicznym, to jakby na pewno dla dziecka to będzie wszystko jak najbardziej ok i jak będziesz dbać o odżywczość diety, to wręcz ten pokarm będzie bardziej odżywczy. Następne pytanie, ja bardzo chciałabym się dowiedzieć, czy ketoza podczas ciąży jest bezpieczna i czy prowadziła Pani takie osoby? No znowu mamy powiązanie tutaj z tym samym tematem, co wcześniej i jakby wydaje mi się, że w ogóle przydałaby się seria albo przynajmniej odcinki, nie tylko właśnie o dzieciach, ale też o ciąży, o zajściu w ciąży, o karmieniu itd., itd. Jeśli to Was interesuje, to napiszcie. Natomiast skrótowo, tak, prowadziłam takie podopieczne, dlatego że nieraz trafiają do mnie osoby, które chcą zajść w ciążę, a na przykład przez PCOS nie mogą. Żywienie ketogeniczne jest stosowane jako wspieranie leczenia PCOS. Dlatego nieraz właśnie kobiety zachodzą w ciążę. Trafiały też do mnie kobiety, które były wcześniej na keto, zaszły w ciążę, no i co dalej? Więc jakby samo żywienie ketogeniczne z bardzo niską zawartością węglowodanów, czyli znowu takie keto adaptacyjne bardziej, nie jest moim zdaniem dobre, ponieważ nasze łożysko, a także płód tych węglowodanów potrzebuje. Natomiast są to wartości w pierwszym trymestrze w okolicach 50, można powiedzieć, gramów, oczywiście ogólnie i średnio i to trzeba dopasować indywidualnie. No i w trzecim trymestrze wzrastają do 100, u niektórych może do 150 gramów. Więc wciąż zobaczcie, według takich norm żywienia, no to cały czas jest to żywienie niskowęglowodanowe. Dlatego można, to też zależy od tego, jak się czujemy, czy mamy mdłości czasami, od tego, co możemy zjeść, a po prostu do czego mamy wstręt, jak na to patrzymy. Więc to jest bardzo indywidualna sprawa, natomiast nie zalecam wchodzenia w stan ketozy w ciąży czy podczas karmienia, ale jeżeli chcemy kontynuować to żywienie niskowęglowodanowe, to zazwyczaj nie ma przeciwwskazań i wręcz pozwala nam to utrzymać odpowiednio nisko poziomy glukozy we krwi, więc jest to dobre. Jeżeli Was interesuje ten temat, to polecam też książkę Tomasza Dengela Żywienie niskowęglowodanowe i suplementacja kobiet w ciąży. Kolejne pytanie, jak często morsować? No ja przez chyba 2 miesiące w zimie morsowałam codziennie i bardzo dobrze się czułam, ale to jest indywidualna sprawa, ponieważ morsowanie, musimy pamiętać o tym, że jest stresorem dla naszego organizmu i to zazwyczaj dobrym stresorem, tak samo trening jest stresorem, więc tutaj jakby działanie tego typu stresorów powinno korzystnie na nas wpływać. Ale jeżeli ogólnie jesteśmy zdrowi i wszystko jest ok i mamy też czas na regenerację, natomiast osoby, które są chronicznie zestresowane, które może mają zespół właśnie wyczerpanych nadnerczy, które mają bardzo wysoki poziom kortyzolu, no to w ogóle nie zalecałabym im morsowania, bo najpierw trzeba jakby doprowadzić te swoje stresory na jakiś odpowiedni poziom i doprowadzić organizm do równowagi. Nie ma chyba takiego złotego standardu. Wydaje mi się, że 2-3 razy w tygodniu byłoby fajnie, no ale jeżeli ktoś może morsować tylko raz w tygodniu w weekend, no to zawsze będzie to lepsze niż nic. Jeżeli, tak jak ja na przykład, morsowałam codziennie, no to ja też wtedy nie miałam jakichś bardzo dużych wysiłków fizycznych, głównie no to dużo pracowałam i chodziłam tutaj u mnie na bieżni, więc też pamiętajcie o tym, żeby nie łączyć raczej codziennie po prostu jakiegoś na przykład mocnego treningu siłowego czy jakiegoś crossfitu i morsowania, no bo to już może być trochę za dużo. Piotr ma pytanie. Keto a seks? Bardziej chodzi mi o męskie sprawy i co z białkiem i witaminami. Piotrze, jeżeli chodzi o białko i witaminy, to nie wiem do końca o co pytasz, bo dobrze prowadzona ketoza ani nie jest niedoborowa w białko, ani w witaminy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie seksualne. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to tłuszcze
są nam potrzebne, abyśmy produkowali hormony płciowe na odpowiednim poziomie. I to udowadniają badania, że na przykład kobiety, które mają dietę niskotłuszczową, zazwyczaj mają zbyt niskie poziomy estrogenu, co wiąże się z problemami z płodnością, ze słabym popędem seksualnym itd., itd. To samo dotyczy poziomów testosteronu i to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Rzeczywiście znowu było badanie na mężczyznach, gdzie przynajmniej 40% ich zapotrzebowania było pokrywane w żywieniu z tłuszczów i u tych mężczyzn wzrósł poziom testosteronu i testosteronu wolnego. Co za tym idzie? Libido też idzie w górę. Kolejna kwestia pozytywna jakby stanu ketozy, zazwyczaj jeżeli gdzieś jest nadwaga, otyłość brzuszna szczególnie, no to na keto te kilogramy idą w dół i ta rekompozycja następuje i redukcja masy tłuszczowej też następuje, a to bezpośrednio też wiąże się z popędem seksualnym i też znowu mężczyźni, którzy w badaniu mieli jakby no, większą objętość w pasie, mieli zazwyczaj niższy popęd seksualny niż mężczyźni, którzy po prostu byli szczuplejsi. Więc tutaj tych za moim zdaniem jest całkiem sporo pod kątem po prostu naszych hormonów. Natomiast jeżeli jest obniżony popęd seksualny i zdarzy się tak na keto, no to przede wszystkim podczas ketoadaptacji, szczególnie jeżeli no nie będzie ona idealnie przeprowadzona, no to jeżeli wystąpi na przykład ketogrypa, no to tak samo po prostu nie będzie nam się chciało. I to też albo w ogóle nie powinno według mnie wystąpić, jeżeli wszystko jest dobrze zrobione, no albo z czasem minie, jak sobie już te wszystkie rzeczy uzupełnimy i organizm zacznie odpowiedniej ilości produkować te ciała ketonowe. Natomiast druga rzecz, to jest też kwestia, która u niektórych osób się zdarza, takiego chronicznego niedojadania, no bo obniżył nam się apetyt, więc jemy mniej niż potrzebujemy. Jeżeli jesz dużo mniej kalorii niż jest Twoje zapotrzebowanie, no to organizm nastawia się na to, że coś jest nie tak, to jest czas na to, żeby ogarnąć tą sytuację, a nie na to, żeby się rozmnażać. Więc też wtedy warto zweryfikować po prostu, jeżeli mamy niższe libido na keto, czy przypadkiem my nie jemy za mało. No i na pewno warto oczywiście do diety wprowadzać takie produkty, które to libido będą wspierać, czyli na przykład owoce jagodowe, gorzką czekoladę, takie bogate odżywcze też produkty, jaja, różnego rodzaju ryby, czy na przykład dobrej jakości wołowinę, czy szpinak, brokuły też tutaj mają fajne działanie, więc warto po prostu, żeby ta nasza dieta była odżywcza i wtedy jak najbardziej ketoza i libido idą ze sobą w parze. Hubert pyta, czy można podczas adaptacji i później w keto jeść pyłek pszczeli? I to jest jedno z tych pytań, które dotyczą danego konkretnego produktu. Ja uważam, że większość produktów powinniśmy tak naprawdę jeść, jeżeli oczywiście one nam nie szkodzą, no bo jak ja mam alergię na pszenicę i gluten, no to nie jem po prostu tej pszenicy i glutenu. Natomiast jeżeli chodzi o pyłek pszczeli, no to jest on oczywiście słodki i taka jedna łyżeczka pyłku to jest 1,7 g węglowodanów. Jakbyśmy zjedli 100 g tego pyłku, no to zobaczcie, 17 g węglowodanów, całkiem sporo i to jeszcze takich węglowodanów, czyli cukrów prostych. Natomiast jedna łyżeczka, jeżeli stosujemy ją prozdrowotnie, nawet podczas ketoadaptacji, to tutaj niekoniecznie musi namieszać, chociaż ja na adaptacji bym z pyłkiem uważała, no bo właśnie jest to cukier prosty, tak samo jak miód. To, co możecie zrobić, jeżeli Wam zależy na tym, żeby ten pyłek pszczeli suplementować, no bo go od lat bierzecie i jakby czujecie, że po prostu Wasza odporność jest na przykład wtedy lepsza, no to po prostu można sobie zmierzyć glukozę, można sobie ją zmierzyć przed, no i po zjedzeniu na przykład tej łyżeczki pyłku pszczelego, no jeżeli ten cukier nam poleci po prostu jakoś mocno w górę, po godzinie czy po pół godzinie od zjedzenia, no to znaczy, że nie jest to na razie najlepszy produkt dla nas, bo powinniśmy się starać utrzymywać poziomy glukozy na stabilnym poziomie. Natomiast zarówno pyłek pszczeli, jak i jabłko, banan i jakakolwiek inna rzecz, jeżeli nam służy, to w dłuższym okresie czasu ketoza nie polega na tym, żeby ograniczać wszystko maksymalnie, tylko żeby zwiększać swoją elastyczność metaboliczną. I ostatnie pytanie na dziś. Czy ketony we krwi utrzymujące się na poziomie 0,2-0,3 przy porannym pomiarze na czczo po godzinie od wstania, czyli tak jak ja zalecam mierzyć między innymi, oznaczają, że wypadło się z keto, czy to nadal stan ketozy, a oznacza, że jem za dużo węglowodanów? Wszędzie w informacjach, które znajduję, mówi się o poziomie 0,5, ale to dotyczy ketoadaptacji, jak jest potem? Tutaj trochę skracam tą wypowiedź. Do jakiego poziomu mogę zejść z ketonami, aby to nadal była dieta ketogeniczna z pełnymi jej
właściwościami? Pyta Adrianna. Tak, rzeczywiście przyjmuje się, że 0,5 to jest taki magiczny stan, kiedy jesteśmy w ketozie, a poniżej to już nie. Natomiast moi drodzy, to wcale tak nie jest i ja zauważyłam, że nieraz trafiają do mnie osoby, jest to rzadko, ale rzeczywiście zdarza się, że mają te poziomy glukozy dużo niższe, nawet jak jedzą makroadaptacyjne. To nie o ciała ketonowe powinniśmy się jakoś bardzo starać i to nie ich wysoki poziom warunkuje w ogóle to, czy my jesteśmy w ketozie, bo możemy je mieć na niskim poziomie, ale jakby dalej czerpać z tego korzyści i efektywnie je wykorzystywać. Więc według mnie, jeżeli wszystko robisz dobrze, dobrze się czujesz i masz rano ciała ketonowe 0,2-0,3, to bym się tym nie przejmowała. Popatrz na swoje samopoczucie, popatrz też na poziomy glukozy we krwi, czy one są jakby stabilne. I tutaj to nie jest tak, że ten poziom 0,2-0,3 świadczy o tym, że nie jesteś w ketozie, bo skoro one są w ogóle, no to jakby to znaczy, że są, tylko być może są szybciej wykorzystywane, a być może to też są kwestie genetyczne, że po prostu u niektórych osób te poziomy ciał ketonowych są niższe, więc nie skupiajmy się tak bardzo na tych ciałach ketonowych. Niektórzy w ogóle ich nie mierzą, tylko po prostu patrzą na swoje samopoczucie i to też będzie super. Jeżeli chciałabyś rzeczywiście zweryfikować, jak to wygląda, to możesz też zmierzyć sobie te ciała ketonowe wieczorem, bo u niektórych osób po prostu wieczorem te poziomy ciał ketonowych są wyższe i wtedy mniej więcej no, 3 godziny na przykład po posiłku, przed pójściem spać, mierzysz sobie te ciała ketonowe i zobacz, na jakim one są poziomie wtedy. Natomiast to wcale nie jest tak, że masz 0,2, to musisz jeść mniej węglowodanów. Nie. Jeżeli jakby chodzi o to, żeby jeść produkty pełnowartościowe, gęsto odżywczo, żeby po ketoadaptacji to nie było cały czas 20-30 gramów węglowodanów zazwyczaj, bo w dłuższym okresie czasu to się nie sprawdzi i dieta może być niedoborowa, więc ja się tymi poziomami 0,2-0,3 bym nie martwiła, jeżeli Twoje samopoczucie jest dobre i wszystko jakby tutaj idzie w dobrym kierunku. Moi drodzy, to tyle pytań na dziś. Kolejne możecie zadawać, a ja jeszcze mam listę. Nie bójcie się, nie zapomniałam o Waszych pytaniach, tylko mam listę kolejnych pytań, na które będziemy odpowiadać w następnym odcinku. Ja przypominam, że warto zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach, bo jest ich coraz więcej. No i zajrzyjcie też do opisu filmu, bo tam możecie pobrać bezpłatne e-booki oraz znajdują się tam informacje odnośnie promocji, niespodzianek, konkursów, w zależności od tego, w jakim momencie dany film oglądacie. A ja pozdrawiam Was ciepło. Pan Awokado też pozdrawia, jakoś bardzo chyba obrażony nie jest. No, do zobaczenia w kolejnych Keto Wtorkach, w kolejnym Q&A. Trzymajcie się ciepło. Cześć!